Cześć, 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 witajcie bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek, godzinę 10. Znaczy kawę z wróżką, czas zacząć. Kawa z wróżka, czyli program informacyjno-informacyjny. Informacje o energetyce będą, natomiast również będą informacje ogłoszenia tygodnia, na które warto zwrócić uwagę, bo czynimy wrześniowo dużo i dzieje się. Także zostańcie, kawa, herbata mile widziana. Ja może najpierw odłożę to moje, nie odłożę notatek, z tego względu, że mam tu księżyc wypisany. Co jest ważne, to potasuję karty, chociaż żeby dać Wam chwilę czasu na znalezienie się tu na kawku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wszystkich witam, witam, witam. O zdrowie pytam. Mam nadzieję, że z przytupem poniedziałek rozpoczęty. No to pociąg pojedzie dalej. O, dokładnie tak. Słucham? Salvador Dali. Dali też, Salvador. Dali bądź nie dali. Dobra. Posprawdzamy energetykę. Słuchajcie, dzisiejszy poniedziałek mamy w znaku strzelca, więc znaku, który tak naprawdę powoduje, że trafić we w cele możemy. I takież również intencje należy do wszechświata słać. Niech one będą bardzo konkretne, dlatego że spełnienie i realizacja marzeń nie na zasadzie niech będę bogata, ale co to znaczy? Nie na zasadzie niech będę piękna, mądra i młoda, ale co to znaczy? Wszechświat wysłuchuje naszych konkretnych intencji. Z datą, godziną, rozmiarem buta. Dodajemy na końcu to bądź coś lepszego z tego względu, że zawsze możemy czegoś tam nie do tych, nie do, nie dopatrzeć, żeby niedopatrzeń potem nie było. Dzięki, poszeptane. Błyszczy, dzwonię i jak to mówię, przy królowej buław ja dopiero teraz zobaczyłam. I olśniewym otoczenie. Uszy muszą być. Patrz na mnie, nic nie widzi. Dobrze, zobaczymy, jakie będą energie tego poniedziałku. Waleczne. Waleczne, słuchajcie, piątka mieczy nie jest kartą, która da nam spokojnie posiedzieć na tyłku, dlatego że o swoje zawalczyć trzeba. Co prawda w takich skrajnych przypadkach zostawiamy po sobie popłoch i pogorzelisko, ale jeżeli tylko mądrze rozegramy pewne rzeczy, myślę, że nie będzie dużego problemu z tym, żeby walczyć o swoje zdanie, o swoją pozycję i być może nie przygnieść przeciwnika, całkiem nie zaorać. Także zwrócić na to uwagę. Ona niesie w sobie niekonstruktywne pod koniec walki, trochę jak nasza bitwa pod Grunwaldem, gdzie wielkie europejskie zwycięstwo zamieniliśmy, a siedzicie sobie krzyżaki dalej tam na północy. Więc warto wyciągać wnioski, że trzeba takie sprawy załatwiać od początku do końca. Ale przynajmniej energia jest. Trochę kompulsywna, trochę nerwowa, ale przynajmniej energia jest. I mamy pieluszniczkę, czyli opiekę, czułość, pracę z wewnętrznym dzieckiem. Zawsze i wszędzie jesteś chroniona. Może dobrze, bo żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Jak nam wychodzi wojna i walka, znaczy, że może być po prostu poprawnie i pozytywnie. Także super. Wtorek. Wtorek i środę mamy w znaku koziorożca, księżyc. Czyli staniemy się troszkę kwadratowi. Koziorożce mają swoje zdanie, kropka. Koziorożcy są jedynym znakiem, który legalnie i bezpiecznie nawet z Onyksem współpracować może, więc jest to znak dosyć silny w swoich energiach, a szczególnie w swoich postanowieniach. Tam żaden zły Onyks ich na złą drogę nie sprowadzi, bo koziorożec jest koziorożec i takie też intencje możemy wyrażać we wtorek i w środę. Trochę jest tak, że idzie nam do czego dopełni, więc wszystko, co chcemy przyciągnąć, przyciągać możemy. I we wtorek mamy dwójkę pucharów, miłośnie, emocjonalnie. Wtorek, dzień marsowy, kiedy tutaj wrze i tam czerwone gacie po prostu energetyczne zakładamy, a my tu w kartach wychillujemy i wyluzujemy. Szczególnie dobry dzień na przeforsowanie miłosnych swoich emocjonalnych rzeczy. Jeżeli macie problemy z dogadaniem się, rozmowami, na poziomie emocjonalnym tak, ale również na poziomie współprac, dwójka pucharów wnosi równorzędne współprace. Oczywiście, że po tym poniedziałku walecznym, po tej piątce mieczy, oczywiście, że we wtorek jako dzień marsowy, to tam siwy dym, Niemcy na motorach będzie, ale a my chill out, tam wre, nie? Tam patrzy, tam się normalnie strzechy palą, a my normalnie, ale niech się palą, damy radę. Wyrównanie energii
wzmocnienie i przede wszystkim konstruktywne spiknięcie się jednostek ludzi i czynników równomierne, więc dobrze to wygląda. I bezsenniczka, spokój, oddawanie trudności, świadome śnienie. Naucz się oddawać trudności, to pozwoli Ci spać spokojnie. Jeżeli ktoś ma problemy, chociaż jest między nowiem a pełnią, więc te problemy powinny być mniejsze, w sensie takim, że wnów może nam przywalić bezsenność, w pełni może nam najczęściej, niekoniecznie jeżeli nie jest to chorobowe w międzyczasie, no ale tak to wygląda. Dobrze, lecimy we w środę, cesarzowa. No, odpoczniemy. Tu już wywalczyliśmy, wyrównaliśmy, a teraz będziemy odpoczywać, patrząc na królestwo, które stworzyliśmy. Ja wiem, że Wenus teraz jest na wygnaniu, chyba tak to się mówi, i być może kupowanie dzieł sztuki albo ozdabianie przestrzeni nie jest najlepszym wyborem, ale przy cesarzowej środa dobre pomysły, trochę poleżenie na kanapie, trochę popatrzenie na zbiory, przekombinowanie co, gdzie, jak umieścić, w które słoiki włożyć. Środa, dobry dzień na takie działania. Trochę kobiece, w sensie takim, że onegdaj mężczyzna plony przynosił, kobieta je przerabiała. Możemy przerabiać, ale również jest to bardzo dobra pozycja życiowa, więc dzień ten wzniesie naszą energię i doda większych możliwości. Lalka rodowa. Więź z rodem, wdzięczność przodków, moc wspólnoty. Spójrz na swoje korzenie i podlej je, a rozkwitniesz w pełni. Proszę bardzo, możemy tutaj cesarzowa, macierzyństwo, ród, po linii matki, kontemplować, brać z tego rodu co najlepsze. Kody matrycy niech będą dla nas dobre, a nie złe. Dlaczego nas mają mury ograniczać? Mury mogą nas chronić. No, bierzmy z rodu to, co najlepsze. Wiecie, wszystko ma dwie strony medalu. Nożem posmarujesz chlebek i dasz bezdomnemu, możesz zadźgać w oczko. Mury mogą być ograniczeniem, a mogą być schronieniem. I jeszcze jak to związki są jak twierdza, ci, którzy chcą na zewnątrz, chcą wejść, a ci, którzy są wewnątrz, chcą wyjść. Tak podobno jest. Dobrze, czwartek. Odpoczynek. Mała śmierć tarotowa, ona w układach wróżebnych nie wróży rozwoju sytuacji, natomiast czwartek będzie się rozwijał, ponieważ jest czwartkiem, kolejnym dniem z minuty na minutę i wszelkim czasie, w którym który człowiek sobie zaszufladkował i jakoś podzielił, płynie. Natomiast na pewno należy zorganizować moment na odpoczynek, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to jak nas wszechświatu odpocznie, to czasem możemy się zdziwić, więc odpoczywajmy, oddychajmy i czwartek niech będzie pełen możliwości do takiego wyciszenia, wychillautowania, być może nawet znalezienia rozwiązania, ale w ciszy, w spokoju i w swoim własnym środku. Bieregenia. Ochrona energetyczna, moc intencji, wsparcie. Dostrzeż moc, którą masz jako strażniczka domowego ogniska. Mamy księżyc w znaku wodnika, więc tak naprawdę wszelkie dywagacje intelektualne mogą być bardzo na miejscu, a jeżeli już dywagujmy, możemy dywagować w wannie z lampką wina. Z lampką wina i te dywagacje przyniosą rozwiązania. Miecz Damoklesa nie spadnie nam na łeb, tylko zostanie sytuacja rozwiązana, węzeł gordyjski przecięty, wszystko będzie się działo dobrze. Piątek. Rydwan. No wreszcie przygalopujemy, słuchajcie. I to jeszcze w kierunku, który sobie wcześniej wybraliśmy, w ten czwartek na przykład, tak? Czyli tak, pierwszy dzień tygodnia waleczny, drugi w równowadze i kompromisach, trzeci można się napawać, w czwartym odpocząć i przemyśleć, a w piątym ruszyć do przodu. Ja wiem, koniec tygodnia, ale początek można jakichś czynników zrobić. To są też wyjazdy, rozruch, planowanie tych wyjazdów, cieszenie się na te wyjazdy, tutaj wszystko z ruchem związane będzie, bardzo dobrze. Silny, wielki, mocny arkan i jeszcze pozytywny. Także fajnie. A laleczka, pocieszycielka, poczucie bezpieczeństwa, pocieszenie, wsparcie. Zaufaj światu i sobie, wszystko będzie dobrze. Kropka. Wszystko będzie dobrze. Jest ok. Sobota. Sobotę mamy w rybach. Wiecie, że jak są dwa znaki zodiaku na R, to muszę się dwa razy zastanowić. W rybach, bo ja tu sobie symbolami piszę. I mamy czwórkę monet. Pilnowanie swojego stada. Pilnowanie swoich majątności.
Mam, mogę się tym cieszyć. Nie jest to dzień rozruchliwy, ale taki gruntujący, wzmacniający. Można będzie cieszyć się tym, co się ma. Pomnażać, ale w bezpieczny sposób. Na pewno nie będziemy rozedrgani i chaotyczni. Czwórka uziemia. Dobrze, dobrze. No może uziemić. Sobota, sobota. Radosna ptaszka. Radość, stan przepływu, kobiecość. Pozwól sobie na bycie w przepływie i w radości. Jeżeli pozwolimy wszechświatu płynąć, to tak naprawdę my często nie wymyślimy scenariuszy, które zdarzają nam się w życiu. Mamy swoje plany, mamy swoje cele, mamy swoje marzenia typu spokój z finansami na przykład. I potem się okazuje, że nasza głowa tworzy ścieżki, w których te finanse mamy zdobyć w taki, a taki sposób, ani ciorta ich nie mamy. Dlaczego? Zostaw wszechświatu pomyślenie, jak ci te finanse na tacy przed twoim ryjkiem położyć. Wszechświatu wie, wszechświatu wymyśli. No, ja wiem, że trzeba być aktywnym, by energia przepływała, ale nie oznacza uprzeć się na jedną ścieżkę i tylko wygrana w lot to da mi normalnie tam możliwości. Wszechświatu wią. Niedziela, równowaga, spokój, chill out, otwarte trzecie oko, oddychamy, odpoczywamy. Kompromisujemy siebie w głowie, układamy się po kacach. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oczy zamknięte, wnętrze otwarte, działamy. Podróżniczka. Ochrona, rodowa więź, podróż. Poczuj wsparcie, jakie płynie do ciebie w twojej życiowej podróży. Także tydzień zapowiada nam się bez katastrof. Bardzo dobrze. Trochę nerwowy, ale to wiecie, rok szkolny jest. Myślałam, że Dorota spisana ma te urodzinowe. No dobrze. Ja czekam oczywiście. Dobrze, dobrze, słuchajcie. Teraz tak, zapalamy świece, bo to jest nasza kolejna czynność tutaj. Świece, które mają nam dawać w tym tygodniu wszelkie możliwości. Spełniać nasze życzenia i marzenia, te drobne i te maleńkie, te duże i te malutkie. Oczywiście dla dobra naszego, bez szkody dla nikogo, bo gdyby nam się wszystkim miały spełniać marzenia, myślę, że Armagedon byłby pikusiem, ponieważ ludzie w głowach mają różne rzeczy. My sami mamy w głowach różne rzeczy, tylko w zależności od tego, który wilk zwycięży, takimi jesteśmy ludźmi. Także zapalamy w intencji prowadzenia nas przez cztery żywioły na każdym poziomie naszego życia. Kto ma świecę, dołącza. Kto nie ma świecy, dołączy. Później, to znaczy dołącza teraz, ale świecę zapali w domu. Urodziny. Jak ktoś ma urodziny, Dorota spisuje, będą przesłania, a ja lecę do krótkich ogłoszeń, ponieważ dzisiaj nie ma dużo ogłoszeń, z tego względu, że to, co się dzieje fajnego, to już się zadziewa, więc tylko kwestia przypomnienia. Przede wszystkim jesteśmy po wtorkowym nowiu i przejściu w nowy rok numerologiczny, czyli każdy z nas wchodzi w nowy rok osobisty. Na kanale znajduje się horoskop, który opowiada, jak jedynka będzie reagowała w siódemce, jak dwójka w ósemce, jak trójka w dziewiątce i et cetera, jak mawiał klasyk, czyli warto się z tym zapoznać, ponieważ energię danego roku odnajdujemy się w nich bądź nie, ale zawsze lepiej wiedzieć, co robić, niż czego nie robić. To pierwsza sprawa. Także zajrzyjcie na kanał, bo tam również jest gotowanie, tam jest chlebek lamas, tam jest fasolka, jako danie mabon możecie sobie z nami pogotować, energetycznie popaczać. Oczywiście moja kuchnia polega na dużym gadaniu, trochę mieszam w garze, ale to nieważne, ważne, że jest. Także fajnie, zresztą dziękuję Wam za bycie i uczestniczenie. Dobrze, pierwsze Petersenowa mówiła, że koleżanka za pozwoleniem przysłanie, tak? Ja też muszę zgłosić moją koleżankę, nie wiem, czy ona ma pozwalać. Czy ja dobrze mówię? A z pucharów. Powinny otworzyć się w głowie na nowe emocje. Emocje nie muszą być związane z partnerstwem. Emocje powinny być związane z odczuciem względem ludzi, również względem siebie. W każdym razie nie grzebać w starych śmieciach, bo zaczynają śmierdzieć. W sercu cesarzowa. Jak już się otworzy na te nowe emocje do ludzi wszechświata, powinna docenić siebie. Od wyglądu zewnętrznego, bo cesarzowa również o tym mówi, po swoje wszelakie umiejętności. Nie jest to najłatwiejsza sprawa, bo my potrafimy bardziej doceniać innych niż siebie. Ale powinna sobie powtarzać afirmację. Kim jesteś? Zwycięzcą. W działaniu siódemka mieczy. Odciąć i zniwelować wszelkie okoliczności oraz ludzi, którzy zsią energię. Natomiast w karcie rady siódemka mieczy mówi tak. Postępuj kwadratowo. Masz cel, masz jakieś zasady, to wedle tych zasad typowo postępuj.
Dobrze, drugie co widziałam, Magic Wood, 16 urodziny są. Pominęłam, ale to tak, tam przypomnisz, bo ja tu z czata patrzę. Z czata patrzam i z czata patrzam. Dobra. Siódemka buław, która pokazuje, że walczyć o swoje należy. Przeciwników jest wiele, mogą być liczni, niezbyt silni, natomiast twoje jest na górze. Głowa ustawiona pod tytułem mogę, może bardzo wiele zdziałać. Rozmowy kwalifikacyjne, zdane egzaminy, być może praca, która może zadowolić. Królowa mieczy w sercu. No, powinno się to serce trochę zacieśnić, zrobić porządki, powyrzucać stare graty, a jednocześnie umocnić, nie być... Królowa mieczy to jest królowa lodu. To są tak zwane zimne nóżki i tak naprawdę to serce powinno właśnie w ten sposób wyglądać. Czasem jest to potrzebne do zrobienia radykalnych porządków. A w działaniu gwiazda. Idź w to, co potrafisz robić, idź w talent, z tego względu, że jeżeli chodzi o talenta do wykorzystania, fuks do wykorzystania, dobre prowadzenie do wykorzystania, tylko nie bądź jak właśnie wszechświatu wie. Daj przepłynąć energii, bo wszechświat zaprowadzi cię tam, gdzie zaprowadzić powinien. Ja chciałam jeszcze zrobić układ petersynowej naszej. Petersynowej naszej. Tak, układ zrobić, bo wiem, że ma urodziny. Sami znajomi normalnie urodzinowi, to się dzieje. Dobra. I już przesyłamy przesłanie, bo sama się nie zgłosiła. Petersenowa się zgłosiła. Tak, zgłosiła się. Okej, okay, dobra, bo to nie widziałam. Kapłanka. Możesz być wyniosła, oschła i poważna. Nie trzeba każdego traktować w sposób z uśmiechem na twarzy od 10 metrów. Czasem powaga w danych sytuacjach bardzo pomaga, a jednocześnie jest to magiczne zajęcie głowy, więc tutaj może nic dziwnego. Serce w dwójce pucharów. Otwórz się na współpracę. Może trochę otwórz się na miłość. Może jakie absztyfikanty za oknem się pojawią i żeby serce nie przegapiło i nie przespało. A w działaniu król buław. No, biznesowo, mocno. Trochę z kopyta. Trochę nie oglądając się na jakieś popierdółki, ale jednocześnie z całą dozą sympatii do wszechświata, czyli biznesuj w życiu zewnętrznym. Kogo tam jeszcze mamy? Agatkę miałaś? Nie, Agatki nie miałam. Agatka nasza. Jeszcze Agatkę też mamy. Sami znajomi normalnie. Co się dzieje? Właśnie. Nie ma takiego morza wódki, którego nie można wypić. Tak to jest. A tu akurat ktoś dołączył, nie? Na tekst nie ma takiego morza wódki, którego nie można mieć. Dobrze. Agata w głowie. Rycerz pucharów. Uwolnienie emocji w postaci wyrzucania ich z siebie. Rycerz pucharów jest postacią potrafiącą wynieść na tacy ten puchar, więc trzeba go wystawić nie ku ocenie, tylko ku temu, żeby spojrzeli i nie co tam się w głowie mieli, bo tam wróżek wokoło jest mało. Ludzie muszą wiedzieć, o co ci chodzi emocjonalnie. Nie tu. Tu. Wyrzucać. Nawet jakby to trochę kibel był, trzeba wyrzucać. Szóstka mieczy w sercu. Twoje kłopoty będą się powoli kończyć w momencie, kiedy odpuścisz pracowanie nad tematem w postaci muszę to przeforsować. Znowu mówimy o przepływie. Jeżeli będzie przepływać, przepłynie. Przepłynie. A w działaniu as pucharów. Ustaw się na nowe znajomości, nowe potencjały emocjonalne, nowe pasje, które można będzie wprowadzić w życie. Nie brakuje mi czasu i nie mam na to czasu. Coś się zrezygnuje, coś wejdzie. Tu są nowości, tu jest oddychanie, tu są szczególnie życzliwi ludzie. My często myślimy, że jak sami czegoś nie zrobimy, to nie zostanie zrobione. A potem się okazuje, że jeżeli zlecimy popierdółki ludziom, którymi nie musimy się zajmować, to możemy oddać się pasji. Tak po prostu i zwyczajnie. Czy jeszcze jakieś urodziny mamy od dzisiaj do niedzieli? Jak mamy od dzisiaj do niedzieli? Pełnoletni, za pozwoleniem ewentualnie, to zapraszam. Nie wiem, bo coś mi łazi po balkonie, słuchajcie, i nie jest to kot. Bo to było białe. Nie mam białego kota. Fajnie, dobrze. Ale to tam. Tylko mi do domu nie właś. Dobrze, że w dzień. Albo na czynsz dawa, jak już do domu wchodzisz. No. Dobra. Także wszystkim, sami znajomi normalnie, wszystkim wszystkiego najlepszego i żeby wam się najlepsze spełniało. Dobrze.
To pierwsza rzecz. Druga rzecz chciałam Wam powiedzieć, bo to jest program również informacyjny pod tytułem Byłam na targach Interstone. Tutaj były w Łodzi, są dwa rodzaje targów, dwóch organizatorów. Nawet więcej, ale ja tak, na Goa Expo, które mi się bardzo podobały, Interstone, które były do kitu. Znaczy były tak, dużo było wystawców, było dużo okazów za miliony monet, które mi są do magii generalnie niepotrzebne. Bardzo mało było niedrogich, adekwatnych, fajnych kamieni, które można było kupić, więc nie posiadam. Nie kupiłam sobie nic sobie nie kupiłam, normalnie nic. Tylko nic sobie nie kupiłam. Tak, dokładnie, ale to nawet nie ten, bo pojechałyśmy po coś, a nie było i w ogóle. Natomiast było mnóstwo biżuterii. Gdyby ktoś chciał się w biżuterię obkupić, Interstone polecam. Teraz karty Tarota spalę, o intencyjne oświece mi się rozsypały. Aczkolwiek ja tak tylko tak, biżuteria. Nie, że nie lubię, tylko ile można, nie? No więc takie były, nie, nawet chyba godziny nie byłyśmy, ale opowiem Wam, bo nie każdy był na wieczorze z wróżką, a propos wampirków energetycznych. Zgadałyśmy się z Dorotą dopiero jak wracałyśmy z targów samochodem, bo Dorota mówi, a tam stała taka para i oni chcieli się do mnie podpiąć, bo typowa praktyka na rzeczach, na zgromadzeniach. A jeszcze na kamieniach ezoterycznych to wiadomo, że tam może się zdarzyć ktoś, kto wie. Po prostu, więc noży się chcieli podpiąć, a Dorota mówiła, ja tak wzięłam i tak strzypnęłam, pokazując, że wiem. No nie trzeba dużo robić, pokazując, że wiem. A ja mówię, no ta para, co tak stała, mówi, taka ciemna dziewczyna, nawet nie bardzo wiem, jakie włosy miał chłopak, to właśnie widziałam, że oni tak, to nie był taki wampir energetyczny, który tak jak po prostu harpia się rzuca i wysysa, jak strzyga w Wiedźminie, absolutnie nie. Oni tak, tutaj troszkę, tu troszkę tak stali sobie, tak i tak, tu chłop, a ja sobie myślę, gdzie ta macka, nie? I taka lekka fala do nich poszła, a oni tak się spojrzeli i zaprzestali. Także wampirki energetyczne się zdarzały, śmiesznie było. Ja miałam jedno takie zdarzenie w centrum handlowym, to przed Empikiem, to już Wam też opowiadałam, ale facet to wtedy dostał po łbie, zrzucił kawę i uciekł. Bo ja sobie siadam normalnie, taka zmęczona, wiecie, jak to po centrum. Dużo ludzi, hałas, w ogóle nie jest fajnie, no ale kawa. I właśnie facet sobie siedział i ja patrzę, a wręcz, słuchajcie, nie tam chłepne, nie? Ale takie chamskie liny energetycznie do ludzi. A ja sobie myślę, o ty, urwał synie, myślę sobie normalnie. I po prostu poszło, ale to poszło wtedy takie wiecie, sztorm, nie? A on tak na mnie wstał i uciekł. Wiedział, co robi Skubaniec, bo ci to byli tacy, właśnie mi się wydawało takie trochę a la got, trochę nie got, trochę na ciemno. Tak, a oni tak, zajmujemy się, to zobaczymy, czy się da. Nawet nie dlatego, że potrzebuje, tylko a zobaczymy, czy się da. I nagle wiecie, taki Dorota im tamten, a zgadałyśmy się dopiero w aucie, ci sami bo ludzie. Bo ja czuję takie subtelne, posłuchaj, ktoś się bawi. Znalazłam oczki, czepnęłam pod nogi, bierz tacek. Dobrze, to tak było na targach. Na targach było. Nie tam. Nic nie pokażę, nic nimom. Ale ja tam jakoś nie. Chodziłam, kręciłam głową. Dwa razy obeszłyśmy, w szybkim chyba tempie. Poznał nas pan jeden, u którego kupujemy kamyczki. Dzień dobry, tak. Mówię, Boże, tysiące klientów, 3000 targów. Ciekawe, kto tu jest taki charakterystyczny. Zawsze z kieckami, bo to na takie targi to się trzeba ubrać po to, żeby zwrócić uwagę na suknię, nie na siebie. No. Tak, to jest stroszyć piórka. Dobra, kolejna sprawa, słuchajcie, produkt tygodnia, webinar astrologii. Odbędzie się 2 października w sobotę od godziny 12 do godziny 15. Część dalsza, więc wszystkie te osoby, które zapisane były, zapraszam serdecznie. Dalsza część będzie polegała na dalszych dywagacjach a propos horoskopu. I koszt jest 60 zł, kupujecie w sklepie. Ważna sprawa jest taka, że można go odsłuchać później, nie musicie być w te soboty obecni. No tyle, że nie zadacie na żywo pytania i to drobne utrudnienie, ale można. Natomiast jeżeli chodzi o, to niby to jest dużo czasu, ale to jest raptem 2 tygodnie, więc warto. Zawsze jest tak, że jak się robi częściowe, dlatego ja nie robię w częściach kursów, jak się robi częściowe kursy, to jest
ileś osób, potem połowa osób, potem jeszcze połowa z połowy i tego jestem świadoma, kursów robię od ciorta i jeszcze trochę. Natomiast no, astrologii nawet w podstawowym wymiarze nie zmieści się w jednym, więc tak robimy. Pamiętajcie, 60 zł to... Chciałam ilość piw, ale wiecie, tak dawno piwa nie kupowałam, że nie wiem, ile piwo kosztuje. No nie wiem, powiedzmy, piwo kosztuje dychę na deptaku, czy gdzieś 6 piw. I do przodu. Także taki jest produkt tygodnia. Astrologia, rzecz fajna. Jana, jarana jestem. Horoskopy będziemy omawiać, patrzeć, co w czym się znajduje i dlaczego właśnie tak jest. I super. Poszeptany mówi, pamiętajcie o mnie, że wygrałam w losowaniu. O, Dorota, pamiętasz? Dorota wszystko pamięta, ja nie pamiętam już. Dobrze, że, to znaczy dobrze się przypomniesz, wcale niedobrze, bo ja nie muszę pamiętać. Może diabeł ubiera się u Prady, zawsze mówię tak. Zawsze tak mówię, że to jest w ogóle diabeł ubiera się u Prady. Kto oglądał, ten wie. Dlaczego? Dorota wie, ja pytam. I dostaję odpowiedź. Się nazywa pracownik roku, muszę jej zdjęcie nad drzwiami powiesić. No nie. Ha! Może jeszcze przed budynkiem. Tak, jak za zdjęcie przed budynkiem, pracownik roku, tablica informacyjna, idzie. Tak będzie. Ten tablicy w łeb. No. Nie uniosę. Słuchajcie, wrześniowe działania są takie, iż jesteśmy w trakcie i w zasadzie zostały nam 4 dni rytuału wrześniowego. Ludzie w połowie pytają, czy można dołączyć. Po to jest na kanale, że można. Po to jest kawa z wróżką, żeby wszystko robić w odpowiednim czasie. Energia wtedy też fajnie pracuje. I teraz będziemy odcinać kolejne 4 rzeczy. Zostało nam dzisiaj, jutro, pojutrze, pojutrze. Spotykamy się w 4 dni o 21. Ja jeszcze chciałam zobaczyć, albo to nie w tym tygodniu, bo w następny wtorek to będzie siwy dym Niemcy na motorach, słuchajcie, ale to będzie następny wtorek. Nasze wrześniowe działania polegają na tym, iż niwelujemy wszelkie przeszkody. Nasze październikowe działania, też 12-dniowy rytuał, będą polegały na tym, że będziemy napędzać dobre, fajne te energie. No bo co napędzać? Energię trzeba. No i przygotowania do Mabon. Dramat. Byłam w sobotę w lesie. Dramat. Nie wiem, czy u Was też. Dobrze, że nie sama zbierałam. To jest więcej niż 2. Znaczy ja ze 3, no może nie 4 znalazłam. Tyle było tylko żołędzi. No. I autentycznie ja patrzyłam, te drzewa nie owocują. Powiem tak. Więcej mi nie jest potrzeba, ale... Nie miałam wyboru. Musiałam brać, co dają. Czy to jest nauka pokory? Czy co? Żołędziowa? Może tak. W każdym razie mam orzechy, mam żołędzie, więc na Mabon przygotowana jestem. Będziemy robić Mabonowe ludki. No i ten Mabon, słuchajcie, to będzie siwy dym, bo jest tak. Mabon dla grupy Wiśni, Mabon dla kanału, pełnia plus, no jeszcze w ogóle pełnia z Mabonem, plus Mabon dla... pudełkowych, więc mam 4 pełne rytuały, które z Wami muszę zrobić, nie mówiąc o swoich i jest śmiesznie, bo nie mam tyle godzin normalnie. Będzie coś o 19, coś o 20, coś o 21, coś o 22. Pudełkowo o 20, bo jest zawsze. Działania dla kanału o 21, bo tak są zawsze. Chyba pełnie przerzucimy tak od razu po tych... Nie rozdwoję się po prostu. Kasia mówi, że u nich zatrzęsienie żołędzi. No to u nas po prostu nie. Aczkolwiek powiem tak. Jeszcze pójdę gdzieś może. W lasy dębowe. Tak. Ale ofiara została spełniona. Wszyscy zbierający żołędzie zostali pogryzieni przez komary. Dramat. No to mamy Mabon. I w zasadzie powiem Wam, że nie mam ogłoszeń. Nic nie gotujemy już na razie. Kończymy rytuał, wtorek następny siwy dym i tylko wiśnią ogłaszam, starym i nowym, dzisiaj o 19 rytuał czakralny. Ja już przypominałam na grupie, ale nie wiem, czy wchodzicie, także przypominam, a o 20 i 20.30 intencji, więc tak to wygląda, tajne przez poufne. Małgorzata mówi, że u niej też jeszcze nie ma żołędzi. No, wy dzisiaj lećcie po te żołędzie, ale mówię, mi nie jest więcej potrzebne, ja z ostatniego Mabonu wykorzystałam ludka sztuk 1. Może jeszcze teraz wykorzystam, żeby tak więcej wykorzystać. No. Jak jest potrzeba, to się działa, ale wiem, że jak zaczynamy z magią albo coś robimy, to mamy więcej potrzeb. Natomiast u mnie jest potrzeby mniej, takich radykalnych, jakich mocnych i silnych. Pokażę Wam stronę Witaj Szkoło.
I tak a propos szkoły. Dobrze, to słuchajcie, tyle tej kawki z wróżką, tak energię, nic nowego na razie nie działamy, na pełnię się możecie zapisywać, pierwsza pełnia w nowym roku numerologicznym. No wrzesień jest takim przełomowym miesiącem, Mabon robimy, w październiku będzie październikowy. I chciałam serdecznie podziękować za wykupienie całego Samhain. A masz koralik w ogóle? Bo już mogę powiedzieć. Koralik mam. To jest news. Będzie hit. Będzie będzie hit. Jako, że sprzedane są już tegoroczne wszystkie rytuały pudełkowe, mogę Wam pokazać, jakie będą artefakty w przyszłym roku. W przyszłym roku będziemy tworzyć korale czarownicy. Mamy początek, który jest początkiem na rytuał walentynkowy, czyli miłosny. I ten początek jest podstawą, jak gdyby do stworzenia całego potem sznura czarownic. Słuchajcie, początek wygląda w ten sposób. Jest początkiem dlatego, że ma dyndołka, koralika i sznurek, nie? Natomiast artefaktami potem będą kolejne różnego rozmiaru i desenia koraliki, gdzie na rytuał miłosny, jak widzicie, przygotowane są ręcznie, drewniane, od pani Ukrainki, koraliki ze serduszkami. Sztuk rytuałów będzie ciut więcej niż w tym roku, bo się potem bitwy robią pod oknami i kłótnie są, bo nie zdążyłam. No ja wiem, że się wyprzedają w jeden dzień, ale będziemy robić sznur czarownic. Kolejna kulka będzie, potem być może będą po dwie. W każdym razie zrobimy sobie w dobrym kształcie uziemiającym. Ręczna robota, myśmy za tą panią chodziłyśmy troszeczkę. Ale w każdym razie rytuał walentynkowy będzie pod stawą. Klara się pyta, czy wersja dla mężczyzn. Pudełka kupowały tylko kobiety. Tak. Wersji dla mężczyzn nie będzie, chyba że jej cudowny mężczyzna stworzy dla swojej kobiety. Dlatego uznałyśmy, że mogą to być korale. Mało tego, słuchajcie, sznur czarownic nie polega na... Koraliki są kolejnymi węzełkami. Sznur czarownic nie polega na tym, że trzeba go nosić. Można, ale nie trzeba. Można go powiesić w odrzwiach. Czerwona, odstraszająca od złego oka, czarna, odcinająca od złych energii. Proszę bardzo. I kolejne, różnego rozmiaru koraliki będą w kolejnych pudełkach. Także stworzymy sobie dyndadełko. Magiczne dyndadełko. Tak jak magicznym dyndadełkiem jest w tym roku tworzony magiczny witrażyk. I a propos witrażyka, jeżeli ktoś kupował pudełkowe, a tam mu brakuje jednego bądź dwóch witrażyków, będziemy zbierać zamówienia i zamawiać już hurtem. Ale to dopiero w styczniu. A dlaczego w styczniu? Bo po vlogmasie. O, może tak. Dobrze, czyli taka, kto został do końca, ten wie. Takie będą artefaktowe normalnie rzeczy. Zobaczcie, mamy wrzesień, a to już mamy teraz zamówione drugie nawet koraliki. Także, słuchajcie, dzieje się, dyndadełko będzie super. No właśnie, takie dyndadełko również może być używane, ja mówię dyndadełko na wahadło, nie? Takie wahadło normalnie. Dobra, słuchajcie, żegnam się z widzami z YouTube'ka. Zaraz będziecie mieli na kanale film, tylko muszę Was wyłączyć jakoś.